W dzisiejszym filmie zobaczymy. Katastrofa Bielika w Gdyni. Zginął doświadczony pilot. Unijni przywódcy szukają sposobu na Orbana. Gorąco w polityce. Posłowie tracą immunitety. Niemcy reagują na rosyjskie plany zamachu w Niemczech. Koszmarna wpadka. Świat reaguje. Ostra reakcja Chin na ruch NATO. Awantura w Sejmie. Ostre oskarżenia. Tusk atakuje Dudę. Zapraszam do oglądania. Katastrofa Bielika w Gdyni. Zginął doświadczony pilot. W piątek na płycie lotniska w Gdyni rozbił się M346 Bielik, należący do czwartego skrzydła lotnictwa szkolnego. Do zdarzenia doszło w czasie treningów do sobotnich pokazów. Zginął major pilot Robert Killer Jeł. Był jednym z dwóch najbardziej doświadczonych pilotów tych samolotów w Polsce. Tuż przed wypadkiem wykonywał akrobację na niewielkim pułapie. Nagle zaczął pikować i zderzył się z ziemią. Moment katastrofy został zarejestrowany. Na nagraniu widać spadającą maszynę, a następnie czarny dym unoszący się nad lotniskiem. Robert był nie tylko świetnym pilotem, ale był wspaniałym człowiekiem. Był bardzo opanowany, bardzo spokojny, latał precyzyjnie. Bardzo dużo wymagał od swoich uczniów, ale jeszcze więcej od siebie. Jego wychowankowie dziś bronią polskiego nieba, latając na F-16. Niektórzy z nich za chwilę wyjadą na szkolenie na F-35, mówił generał Ireneusz Nowak. Dodał, że kraj stracił świetnego pilota i wspaniałego instruktora z dużym doświadczeniem. Major pilot Robert Jeł w M346 spędził ponad 1100 godzin. Bielik jest wyposażony w nowoczesny system ratunkowy zapewniający skuteczne katapultowanie w każdej fazie lotu. Wiadomo jednak, że pilot nie podjął takiej próby. Generał Nowak nie chciał spekulować na temat tego, co mogło doprowadzić do katastrofy. Poinformował, że wszystkie loty na tych samolotach zostały wstrzymane. Maszyna, która rozbiła się na gdyńskim lotnisku, była niemal nowa, oddana do użytku w 2022 roku. Okoliczności katastrofy wyjaśnia Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Planowane na sobotę obchody 30-lecia Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej nie odbędą się. Unijni przywódcy szukają sposobu na Orbana. Część państw Unii Europejskiej zastanawia się, jak można ukarać Węgry za wizytę Viktora Orbana w Moskwie. Premier oburzył sojuszników, kiedy po objęciu 6-miesięcznej rotacyjnej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 1 lipca spotkał się z Władimirem Putinem i omówił z nim plan pokojowy. Wielu europejskich polityków uważa, że węgierski premier świadomie udał się na rozmowę z Władimirem Putinem właśnie w tym czasie, aby nadać swojej wizycie większą wagę. Financial Times podaje, że unijni liderzy przygotowują wspólną odpowiedź na działania, podając, że jego nieautoryzowane podróże są sprzeczne z traktatami Unii Europejskiej. Podczas szczytu NATO w Waszyngtonie nieformalne grupy omawiały różne propozycje reakcji, by zmusić go do zaprzestania działań dotyczących unijnej polityki zagranicznej. Jak podaje Financial Times, cytując osoby poinformowane o dyskusjach, jedna z nich stwierdziła: dość. Jest wiele irytacji i dyskusji na temat tego, jak odpowiedzieć. Wśród propozycji była organizacja specjalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej, poświęconego wyłącznie kwestii naruszeń dokonywanych przez Węgry. Financial Times informuje, że rozmowy na ten temat odbyły się przed i po burzliwym spotkaniu ambasadorów Unii Europejskiej w Brukseli, podczas którego większość z nich ostro potępiła działania Orbana. Węgierski premier w Radiu Kossuth częściowo sam odpowiedział, choć nie wprost, na pytanie, po co jedzie do Moskwy. Chcemy być dobrym narzędziem w rękach ludzi, którzy chcą pokoju. Wprowadzić strony na długą drogę, która może zakończyć się zawieszeniem broni i negocjacjami pokojowymi, przyznał Orban. Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że każdy przywódca odwiedzający Rosję lub Chiny powinien jasno przedstawić stanowisko NATO, w szczególności w sprawie wojny. Niektórzy urzędnicy Unii Europejskiej uważają, że należałoby pozbawić Budapeszt możliwości sprawowania tej funkcji. Gorąco w polityce. Posłowie tracą immunitety. Posłowie zagłosowali w piątek za uchyleniem immunitetu byłemu ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi. Wniosek złożył były dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał Tomasz Piotrowski, który czuje się publicznie znieważony przez Błaszczaka. Sprawa dotyczy rakiety, która spadła na terytorium Polski.
Błaszczak publicznie powiedział, że generał Piotrowski nie poinformował go o tym zdarzeniu. To spowodowało kryzys na szczeblach dowódczych sił zbrojnych. Między innymi z tego powodu w październiku na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi z wojska postanowili odejść dowódca operacyjny oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak. Nie mam wątpliwości, że politycy PO zagłosują za uchyleniem mi immunitetu. Uwierzcie, że to obróci się przeciwko wam. Wasza władza skończy się prędzej czy później. Komuniści też myśleli, że będą rządzić wiecznie. Mówił jeszcze przed głosowaniem Błaszczak. Odnosząc się do generała Piotrowskiego, określił go jako sfrustrowanego człowieka. Za odebraniem mu immunitetu było 245 posłów, przeciw 187, a 7 wstrzymało się od głosu. Sejm uchylił także immunitet posłowi Marcinowi Romanowskiemu w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności. Były wiceminister sprawiedliwości, poseł suwerennej Polski, zostanie też zatrzymany i tymczasowo aresztowany w związku z nieprawidłowościami wokół Funduszu Sprawiedliwości. W związku z decyzją Sejmu, wbrew narracji prokuratury, nie zamierzam destabilizować żadnego postępowania czy uciekać, ani mdleć. Jestem gotowy ustosunkować się do tych bezzasadnych, umotywowanych polityczną zemstą zarzutów, które są mi stawiane przez osoby, które i tak nie są uprawnione do tych działań, ze względu na nieprawidłowe powołanie. Napisał Marcin Romanowski w reakcji na decyzję Sejmu. Prokuratura Krajowa chce postawić byłemu wiceministrowi sprawiedliwości 11 zarzutów w śledztwie dotyczącym nadużyć związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Niemcy reagują na rosyjskie plany zamachu na szefa koncernu zbrojeniowego. W czwartek CNN przekazał, że amerykański wywiad odkrył, że rosyjski rząd planował dokonać zamachu na Armina Papegera, dyrektora generalnego firmy Rheinmetall, zajmującej się produkcją broni. USA i Niemcy udaremniły rosyjski spisek mający na celu zamordowanie dyrektora wysyłającego sprzęt na Ukrainę, podał CNN. Źródło twierdzi, że informacje pochodzą od 5 amerykańskich i zachodnich urzędników zaznajomionych ze sprawą. Amerykańskie służby wpadły na trop spisku już na początku tego roku. Według nich to jeden z serii rosyjskich planów zamordowania dyrektorów przemysłu obronnego w całej Europie, którzy wspierali wysiłki wojenne Ukrainy. Jednak plan zabicia Armina Papegera, białowłosego Goliata, który przewodził niemieckiemu przemysłowi zbrojeniowemu wspierającemu Kijów, był najbardziej dojrzały. Stanowisko Niemiec w sprawie przekazał w piątek rzecznik niemieckiego resortu spraw wewnętrznych, który ogłosił, że rząd bardzo poważnie traktuje znacznie zwiększone zagrożenie rosyjską agresją oraz że szczegóły zagrożeń pochodzące z Rosji nie będą publicznie komentowane. Tym samym władze zapewniły, że zaostrzone zostały procedury bezpieczeństwa. Niemieckie media twierdzą, że Papeger od kilku miesięcy korzysta z osobistej ochrony, a przed centralą Rheinmetall w Düsseldorfie prawie codziennie stoi radiowóz z uzbrojonymi policjantami. Co więcej, w najbliższych tygodniach Rheinmetall próbuje otworzyć fabrykę pojazdów opancerzonych na Ukrainie, co może niepokoić Rosję. CNN twierdzi, że Rosja miała planować zabicie także szefów innych firm zbrojeniowych, lecz ten dotyczący Papegera miał być najbardziej zaawansowany ze wszystkich. Rzecznik innej niemieckiej firmy zbrojeniowej Hensoldt zapowiedział wdrożenie dodatkowych środków bezpieczeństwa. Dla nas jest to okazja do ponownej oceny naszych i tak wysokich standardów i procedur, powiedział rzecznik firmy. Koncern produkuje radary do systemów obrony powietrznej IRIS-T, wykorzystywanych przez Ukrainę. Koszmarna wpadka. Świat reaguje. Ostatniego dnia szczytu NATO przemowę wygłosił Joe Biden. Według niektórych komentatorów był to nieformalny sprawdzian sprawności prezydenta tuż przed jesiennymi wyborami w USA. Nie było idealnie. Biden zaliczył kilka wpadek i językowych potknięć. Na przykład Kamala Harris nazwał wiceprezydentem Trumpem. Jednak głośno zrobiło się po tym, jak oddając głos prezydentowi Zełenskiemu, Biden zapowiedział go jako prezydenta Putina. Panie i panowie, prezydent Putin. Prezydent Putin? Pokona prezydenta Putina. Prezydent Zełenski. Natychmiast poprawił się i próbował wybrnąć z niezręcznej sytuacji. Wszyscy patrzyli na reakcję Zełenskiego, jednak ten zachował dobrą minę do złej gry. Musiał być zaskoczony tymi słowami, ale zgrabnie zaczął swoje wystąpienie. Jestem tak skupiony na pokonaniu Putina, zażartował Biden. Jestem od niego lepszy, odparł Zełenski. Jesteś cholernie lepszy, zapewnił prezydent.
czwartek odbyła się także prezentacja deklaracji Ukraine Compact. To dwustronne umowy z Ukrainą o bezpieczeństwie, które podpisały 23 państwa, w tym Polska. Budujemy dla Ukrainy most do NATO. Rosja nie zwycięży, Ukraina zwycięży, powiedział amerykański prezydent podczas przepieczętowania deklaracji. Wszystkie kraje, które poparły ten pakt, zobowiązały się wesprzeć Ukrainę tak, jak to robiły dotychczas. Budujemy mosty do NATO dla Ukrainy, prowadzące do ostatecznego członkostwa, w miarę kontynuowania przez Ukrainę ważnych reform krajowych. Ten pakt, który jest tutaj na scenie, jest centralnym elementem tego mostu, dodał Biden. Przypomniał też, że to właśnie on jasno dał do zrozumienia, że NATO jest kluczowe dla bezpieczeństwa Ameryki i że nigdy nie ugnie się przed Putinem, a zobowiązanie do obrony sojuszników jest świętym obowiązkiem. Swoją przemowę podsumował słowami, że wybory w USA zdecydują o tym, w jakim świecie będziemy żyć w kolejnych dekadach. Donald Trump jasno oświadczył, że nie czułby się zobowiązany do respektowania artykułu 5. Powiedział już Putinowi, cytuję, rób co do diabła tylko chcesz. W istocie dzień po tym, jak Putin najechał Ukrainę o to, co powiedział, to było genialne. Teraz przyszłość amerykańskiej polityki zagranicznej należy do Amerykanów. Tu chodzi o świat, w którym będziemy żyć przez przyszłe dekady. Powiedział Biden, cytując kontrowersyjną wypowiedź swojego przeciwnika sprzed kilku miesięcy. Wieść o koszmarnej wpadce prezydenta Joe Bidena dotarła na Kreml i niemal natychmiast skomentował ją rzecznik Dmitrij Pieskow. Niech amerykańscy wyborcy przesądzą o szansach kandydatów, stwierdził Pieskow, odpowiadając na pytanie, czy przejęzyczenia, które przytrafiły się na szczycie NATO Joe Bidenowi, mogą wpłynąć na jego szanse w wyborach prezydenckich w USA. Amerykańskie media zwracają uwagę, że konferencja była bacznie obserwowana przez dziennikarzy, polityków i wyborców. Time zauważył, że wpadka miała miejsce w obecności światowych przywódców i dyplomatów oraz w trudnym momencie kampanii prezydenckiej. Błąd ten prawdopodobnie sprawi, że wezwania do wycofania się z wyścigu wyborczego staną się głośniejsze, napisano. The Hill podał, że gdyby nie katastrofalna debata sprzed 2 tygodni, to czwartkowa konferencja nie odbiłaby się takim echem. Prezydent pokazał swoje doświadczenie, ale także wiek. Przypomniał o swojej wiedzy o sprawach globalnych, ale także o tym, jak długo jest już w życiu publicznym, wskazano. CNN nazwał konferencję ostatnim bolesnym publicznym testem poznawczym. Z kolei Fox News wyliczył, że już łącznie 17 demokratów wezwało go do wycofania się z wyborów prezydenckich. Ostra reakcja Chin na ruch NATO. Państwa NATO uznały, że Chiny są współodpowiedzialne za wojnę na Ukrainie, bo wysyłają Moskwie elektronikę pozwalającą budować rakiety. Chiny są czynnikiem, który umożliwia dalsze prowadzenie wojny na Ukrainie. Chiny nie mogą tego robić nadal bez uszczerbku na swojej reputacji. Dostarczają Rosji elektronikę, która pozwala budować rakiety i pociski, które spadają na Ukrainę. To nie może tak dłużej trwać. Sojusz wysyła jasny komunikat, że Chiny są współodpowiedzialne za wojnę na Ukrainie. Zwrócił uwagę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w oświadczeniu podczas szczytu w Waszyngtonie. Z kolei dyrektor programu Europa, Rosja i Eurazja w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych powiedział, że Pekin powinien traktować to stanowisko jako ostrzeżenie. Oświadczenie jest bardzo znaczące, ponieważ sygnalizuje Chinom, że Zachód potępia wsparcie dla Rosji, zaznaczył Max Bergman. Tymczasem rzecznik ambasady Chin w Stanach Zjednoczonych podkreślił w rozmowie z rosyjskimi mediami, że wypowiedzi przedstawiciela NATO są prowokacyjne. Chiński dyplomata w swoim oświadczeniu uznał, że Sojusz Północnoatlantycki prowadzi politykę w stylu zimnowojennym. Deklaracja wywołała stanowczą reakcję chińskiej dyplomacji. NATO powinno natychmiast zaprzestać wygłaszania bezpodstawnych oskarżeń i prowokacyjnych oświadczeń przeciwko Chinom oraz porzucić przestarzałe myślenie o sumie zerowej z czasów zimnej wojny. Przywódcy NATO muszą zrobić coś dobrego dla bezpieczeństwa i stabilności Europy i całego świata, oświadczył chiński dyplomata w USA. Dodał, że jego kraj stanowczo sprzeciwia się wykorzystywaniu przez NATO kwestii związanych z regionalnymi hotspotami do oczerniania Chin i podżegania do nowej zimnej wojny. Oświadczenie w tej sprawie wydała także chińska ambasada w Waszyngtonie.
Chiny nie dostarczają broni stronom konfliktu i ściśle kontrolują eksport artykułów podwójnego zastosowania, co jest powszechnie pochwalane przez społeczność międzynarodową. Stanowcza reakcja w związku z deklaracją NATO nastąpiła również ze strony chińskiej delegacji przy Unii Europejskiej, gdzie podkreślono, że Sojusz Północnoatlantycki nie może rozszerzać swojej działalności w regionie Azji i Pacyfiku, podważając jego pokój i stabilność. Awantura w Sejmie. Ostre oskarżenia. Tusk atakuje Dudę. Premier Donald Tusk zabrał głos podczas piątkowego posiedzenia Sejmu. Ujawnił ustalenia służby kontrwywiadu wojskowego w sprawie Tomasza Szatkowskiego, który od 2019 roku do połowy tego roku był stałym przedstawicielem RP przy NATO. Ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski już 5 lat temu był podejrzewany m.in. o kontaktowanie się z obcymi służbami specjalnymi, oświadczył Donald Tusk. Premier poinformował posłów, że służba kontrwywiadu wojskowego zarzucała Szatkowskiemu uzyskiwanie nieuprawnionych korzyści majątkowych i opieranie się na lobbingu zagranicznych firm przy przygotowaniu strategicznych dokumentów dotyczących obronności. Informacje o wątpliwości wokół działalności Szatkowskiego wypływały od kilku tygodni. Mówimy o człowieku, który nie tylko miał dostęp, ale wykorzystywał ten dostęp do dokumentów o charakterze strategicznym, które wpływały na decyzje o zamówieniach na gigantyczną skalę, powiedział szef rządu. Podkreślił również, że prezydent Andrzej Duda wiedział o zastrzeżeniach wobec byłego ambasadora. Wiedział o tym od początku pan prezydent. Otrzymał ponownie informacje w tej kwestii na początku maja, tylko z jedną intencją, żeby więcej nie posyłał pana Szatkowskiego jako reprezentanta Polski w NATO, dodał Tusk. Sprawa Tomasza Szatkowskiego, byłego wiceministra zarządów PiS, to jeden z punktów zapalnych pomiędzy premierem Tuskiem a prezydentem Dudą. Premier chciał odwołania dyplomaty. Według ustaleń kontrwywiadu Szatkowskiemu zarzucono nieprawidłowe obchodzenie się z dokumentami niejawnymi, kontakty z zagranicznymi służbami specjalnymi czy uzyskiwanie nieuprawnionych korzyści majątkowych. Szatkowski był współpracownikiem Antoniego Macierewicza. Razem pracowali w komisji weryfikującej żołnierzy wojskowych służb informacyjnych oraz tworzyli raport, który ujawnił nazwiska czynnych agentów służb. W kolejnych latach Macierewicz skupił swoich ludzi wokół Narodowego Centrum Studiów Strategicznych. Ten think tank formalnie założył i kierował nim Szatkowski, aż do wygranych przez PiS wyborów jesienią 2015 roku.